Dzień dobry wszystkim, tutaj spóźniona, ale szczera, Dorota Orzuk. Witam wszystkich, którzy będziecie tutaj zaraz do mnie dołączać i będziemy wspólnie rozkminiać kolejny fragment z jednej z całej serii świetnych książek na rynku. Ale też pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy oglądają powtórki i bardzo poproszę, dajcie znać, napiszcie proszę, jeśli oglądacie powtórkę w komentarzu, dajcie znać w komentarzu, że jesteście również na żywo. Będziemy dzisiaj malutki, króciutko będzie bardzo, poniedziałkowo, fragmencik książki Pod osłoną, to jest książka, którą ciągle czytam, ponieważ tę książkę czytam małymi fragmentami, to nie jest jedna z książek, którą się po prostu pochłania naraz, tylko pozwala się pracować jej w sobie. Widzę, że dołączacie. Dzień dobry, dajcie znać, że jesteście. Jak Wam mija poniedziałek? U mnie jest po prostu deszczowo, tak cudownie. Deszczowo też może być cudownie, więc wszystko zależy od naszego postrzegania, nastawienia i jak bardzo zdajemy sobie z tego sprawę, że często się programujemy czynnikami zewnętrznymi. Czasami wstalibyśmy z super nastawieniem, z super humorem i byłby wspaniały dzień, ale pada deszcz, a my mamy w naszych umysłach zaprogramowane, że jak pada deszcz, to jest beznadziejnie i potrafimy się tym kierować. Więc mam nadzieję, że Wy tak nie macie, że już się tego pozbyliście. Czasami wystarczy sobie uświadomić, że tak mam i to już pozwala nam zmienić to, czyli przestać się programować czynnikami zewnętrznymi, że na przykład pada deszcz, czyli dzień musi być stracony. Cześć Edytka, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, bardzo niesamowity fragment, ale jakoś jest dla mnie tak głęboki, że pewnie nie będę potrafiła tego ubrać w słowa, co mam na myśli, co gdzieś tam się kotłuje we mnie. Czasami język giętki tak nie jest wystarczająco, jak to pisał nasz wieszcz, żeby wyrazić wszystko, co pomyśli głowa. Ale mam nadzieję, że Was zachęcę i przynajmniej do przemyśleń na ten temat i może Wy w komentarzach albo w ogóle zrobicie to lepiej ode mnie. Adam i Ewa cieszyli się wolnością i ochroną, przebywając w ogrodzie i będąc pod osłoną Boga. Pod osłoną Boga. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z takim stwierdzeniem. Co znaczy pod osłoną? W momencie nieposłuszeństwa oboje poczuli brak tego, co tak łatwo wyśliznęło się z ich rąk. I poznali, że są nadzy. Tyle tego fragmentu, ale za to, słuchajcie, dla mnie ten fragment, nigdy wcześniej jakoś nie, na to tak nie patrzyłam, zawsze przecież od dzieciństwa gdzieś tam towarzyszy nam ta historia, że tak było, że byli nieposłuszni Adam i Ewa, my teraz ponosimy tego konsekwencje, że nie posłuchali Boga, dali się zwieść szatanowi. I słuchajcie, tyle lat czasami słyszymy tę historię i przechodzimy koło niej tak bezwiednie, bo jest ona już taka rutynowa, już to słyszeliśmy od tylu lat i już nic to dla nas nie mówi, nigdy pewnie nie mówiło i nic to nadal nam dzisiaj nie mówi. Ale czasami bywa tak, że to samo słyszane przez wiele, wiele lat nagle staje się takim wow, takim objawieniem. Ja mam tak wiele właśnie razy i dlatego ciągle mówię i czy piszę nawet w książce z Bogiem, też mówię o takich momentach aha, takich momentach, w których przychodzi do nas takie objawienie i nawet to samo słyszane od wielu, wielu lat staje się dla nas czymś nowym, czymś takim wow, takie wiecie, że się tym zaczynamy zachwycać, tym, co to do nas mówi, tym, co się w nas właśnie objawia. I ten fragment właśnie jest jednym z takich fragmentów, ponieważ że Adam i Ewa zerwali jabłko i my teraz często się buntujemy, że jak to my dlaczego ponosimy tego konsekwencje, czemu my odpowiadamy za coś, na co nie mieliśmy wpływu, jeszcze nas na świecie nie było i tak dalej. Pewnie to znacie, każdy z nas przechodził, albo będzie przechodzić, albo przechodzi właśnie czas takiego buntu, dlaczego ja mam za to płacić. Ale słuchajcie,
co ja sobie ostatnio pomyślałam, a właściwie co wskutek rozmowy z pewną Anią. Ania, nie wiem, czy będziesz to oglądać, ale bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo po prostu była dla mnie też olśnieniem. Słuchajcie, co znaczy nie posłuchać, co znaczy nie posłuchać, nie posłuchać, tak jak tutaj Adam nie posłuchał i zerwał owoc. Co znaczy nie posłuchać? Ja mam takie rozkminy, że oczywiście mogą to być fanaberie i w ogóle herezje to mogą być, także dajcie znać, co o tym myślicie. Ale kiedy nie... Popatrzcie, jak czy my tak czasami nie mamy do dzisiaj. To się może nie wydarzyło ileś tam milionów lat temu, tylko może to się wydarza cały czas u nas. Bo co znaczy, kiedy nie posłuchamy i kiedy... O, może nie posłuchamy. Tak, nie. Czekajcie, próbuję to zrobić w miarę... Próbuję przełożyć to na język, co się dzieje we mnie, ale po prostu przyznaję, że czuję, że nie mam kompetencji. Więc pomóżcie. Czy nie dzieje się tak, że to, że nie słuchamy, albo słuchamy innego jeszcze głosu niż głos Boga, czy nie dzieje się tak każdego dnia? Popatrzcie, w momentach, w których bardzo często tak jest, że brakuje nam... Cześć, Julusia, dobrze, że jesteś, może mi pomożesz. Próbuję rozkminić fragment, ale nie wiem, czy byłeś od początku. Czy nie jest tak, że... Kiedy weźmiemy pod uwagę nasze pochodzenie i nasze źródło naszego stworzenia, to czy nie jest tak, że powinniśmy być pełni potencjału, pełni radości, czuć się wyposażeni, czuć się po prostu mogący się rozwijać, mogący działać, mogący żyć pełnią życia? A czemu tak jest, że często tak nie jest? Próbuję zwrócić naszą uwagę na to, że gdybyśmy słuchali głosu, właśnie tego głosu, który nas buduje, to pewnie by tak było nieustannie. Pewnie nieustannie czulibyśmy się w pełni mocy, pewnie nieustannie czulibyśmy swój cały czas potencjał, pewnie nieustannie czulibyśmy się wartościowi. Dziękuję, Jola, napisałaś dawaj prosto, więc myślę, że teraz prosto. Ale wiecie co, czasami chcemy coś powiedzieć prosto, ale nie potrafimy. Gdybyśmy słuchali tego głosu, który nas stworzył, który w nas pracuje, mamy w sobie duszę, mamy cały czas od niej podpowiedzi, sygnały, wskazówki, cały czas słyszymy ten głos właśnie w sobie, ten pozytywny, o właśnie, prosto, pozytywny głos w sobie. Ale często, jak często towarzyszy nam również głos negatywny, czyli gdybyśmy słuchali tylko tego pozytywnego i budującego, tej wiary w siebie, tak, że dasz radę, przecież masz talenty, przecież masz zasoby, przecież masz to, przecież możesz się rozwijać, przecież możesz pójść na kurs, przecież możesz, nie wiem, spotkać się z kimś, kto ci doradzi, przecież możesz, nie wiem, włączyć instruktaż na YouTubie, jak coś zrobić i się dowiesz. Ale my często słyszymy w sobie ten głos sabotujący, słyszymy ten głos, który nam podcina skrzydła. I gdybyśmy słuchali tylko tego pierwszego, tylko tego budującego, to czy czulibyśmy się mniej wartościowi i czy czulibyśmy się, uwaga, tego słowa użyję, nadzy? Dla mnie ten fragment o Adamie i Ewie właśnie o tym mówi, że oni wtedy, kiedy posłuchali innego głosu niż Boga, innego głosu niż budujący, kiedy posłuchali głosu, jak to się, takiego podjudzania, podżegania, kiedy poznali głos, wiecie, szatana, który im mówił, ale jakim prawem macie ten zakaz, ale czy to jest okej, że macie ten zakaz, ale dlaczego wam zakazał, czyli coś tam jest pięknego, co chciał przez wami schować. Wiecie, to było podżegiwanie. Podżegiwanie, czyli oni w tym momencie usłyszeli inny głos niż głos budujący.
Nie wiem, o czym my mówimy, Joluś. To są moje takie ostatnie rozkminy. Niech będzie, że to są duchowe doznania. Ale próbuję to na taki racjonalizm przełożyć właśnie. Popatrzcie, ta sytuacja jest bardzo, bardzo mocna. Proszę, nie zniechęcajcie się do niej, dlatego że ja to tak niekompetentnie, po prostu niejasno, nie jestem w stanie tego jaśniej opowiedzieć. Na zwierzących, tak. Popatrzcie, gdy słuchamy tylko tego głosu z góry, głosu Boga, On nigdy nam nie mówi, że jesteś do niczego. On nigdy nam nie mówi, że czegoś nie możesz, że się nie nadajesz, że jesteś beznadziejna, że w ogóle co ty sobie myślisz. Popatrzcie, w całym Piśmie Świętym On nam cały czas mówi, jacy jesteśmy wielcy, jacy jesteśmy mocni, że jesteśmy z Niego zrodzeni, że jesteśmy, że... jeśli tylko zechcemy, to możemy mieć w sobie i czeka nas Królestwo Boże. Popatrzcie, nawet ostatnim fragmentem się podzieliłam, że Królestwo Boże jest w nas. W komentarzu do ostatniej transmisji możecie zobaczyć, ale tak żałuję, że nie jestem w stanie wyrazić tego, co mam na myśli. Jeśli słuchamy tego głosu pozytywnego i budującego, głosu z góry, to nie powinniśmy mieć takich sytuacji, że jesteśmy wybrakowani, że jesteśmy niewłaściwi, niewystarczający. Nigdy nie powinno być w nas takich wątpliwości, że coś jest z nami nie tak. W przenośni tu użyję, że jesteśmy nadzy. Oni, popatrzcie, Adam i Ewa, oni odkryli, że są nadzy, czyli że czegoś im brakuje, że są wybrakowani, że są niewłaściwi, że coś z nimi nie tak. Odkryli, że są nadzy wtedy, kiedy posłuchali innego głosu niż ten z góry. Wtedy, gdy posłuchali innego głosu niż ten z góry. Gdy posłuchali tego głosu z dołu, tego głosu, który jak często nam mówi, który jak często nam tak mówi, że jesteśmy, że coś z nami nie tak, że jesteśmy niewłaściwi, że czegoś nie możemy, że, ale jak to, który on nas podjudza, on nas tak podjudza, że ale jakim prawem ty chcesz to robić, jakim prawem myślisz, że kim jesteś. Popatrzcie na ten fragment w ten sposób i dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy to jest, w ogóle ma sens, ale mnie się to tak właśnie skojarzyło w tej naszej rozmowie z Anią, Ania, nie wiem, czy będziesz to oglądać, ale bardzo Ci dziękuję, bo takie poczułam w sobie objawienie tego fragmentu, że popatrzcie, czy my wtedy nie popełniamy w ogóle grzechu odrzucenia. A kiedyś padło takie zdanie z książki Cztery Umowy, że grzech zaczyna się w momencie samoodrzucenia. Czy wtedy, kiedy słuchamy tego piwnicznego głosu, nie balkonowego, tego z dołu, kiedy słuchamy tego głosu, tego podjudzacza, to czy wtedy my nie popełniamy właśnie samoodrzucenia? Wtedy, kiedy nie bierzemy pod uwagę i nie kierujemy się wartością, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Takie zdanie ostatnio gdzieś, nie wiem gdzie, ale takie było niesamowite, jak przeczytałam, że Bóg stworzył cię z tego, co ma, co miał, z siebie. Z siebie. Nie powiedział Ci, stwarzam Cię, ale jesteś wybrakowana, stwarzam Cię, ale jesteś naga, czyli czegoś Ci brakuje, czyli nie nadajesz się, stwarzam Cię, ale się nie nadajesz. Nie powiedział tak. Stworzył nas i powiedział, że to jest doskonałe. Stworzył Cię i powiedział, że to jest doskonałe. I słuchajcie, dlaczego ten fragment dzisiaj? Ponieważ wczoraj w kościele, jest to się religijnie zrobiło, ale wczoraj w kościele było przecudny, był fragment czytany i było przecudne kazanie o tym, o upominaniu. I słuchajcie, było o upominaniu, wszyscy znamy te fragmenty, że jeśli nie, że
że takie hamujące przed upominaniem, że fragment, że jeśli że nie masz prawa, nie masz prawa upominać bliźniego, nie, swoich znajomych, nie masz prawa nikogo upominać, że ma drzazgę wokół, że ma drzazgę, jeśli ty nie masz, ty nie widzisz swojej belki. I słuchajcie, to jest bardzo mocne, ale był też fragment o tym, że naszą koniecznością jest się nawzajem upominać, że to jest wręcz przykazanie nam, że mamy się nawzajem upominać, ponieważ nie tylko za siebie ponosimy odpowiedzialność, za swoją belkę przede wszystkim, ale ponosimy odpowiedzialność za to, jeśli przyzwalamy komuś wokół nas się marnować, jeśli przyzwalamy komuś wokół nas się wokół nas popełniać grzech. Nie dlatego, że my mamy prawo go pouczać i po prostu uważamy, że jesteśmy lepsi, ale dlatego, że może my to widzimy, a ten ktoś tego nie widzi. Może my możemy mu pomóc wrócić na dobrą drogę. I słuchajcie, ten fragment był dla mnie taki właśnie bardzo mocny, bo czy nie jest tak, że wokół każdego z nas jest pełno ludzi, którzy nie wierzą w siebie? Jest pełno ludzi, którzy dają się podjudzić, którzy dają się zwieść, którzy dają sobie wmówić, że są nadzy właśnie, bo słuchają głosów niebudujących, tylko słuchają tych sabotujących. I czy nie jest piękne mówić o tym poczuciu własnej wartości, o tym, że każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i nie ma prawa, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma prawa siebie nie lubić i nie ma prawa siebie, nie wiem, nie akceptować, nie ma prawa nie wierzyć w swoje możliwości. Popatrzcie, może to jest nadinterpretacja, przyznaję się, jeśli tak jest, usunę tę transmisję i po prostu pokornie się poddam krytyce i pokornie, nie wiem, przeproszę. To są, takie mam rozważania. Jola pisze, myślę, że to indywidualna sprawa, że każdego dorwała kiedyś krzywda, porażek i tragedii, jak często pytaliśmy Boga, dlaczego. Tak, dokładnie. Dziękuję, Joluś, za ten komentarz. Każdy z nas ma jakieś momenty, takie etapy właśnie, w których, tak jak ten Adam z Ewą patrzy na siebie jak na wybrakowanych, bo posłuchamy, ale skąd się też biorą takie fragmenty? Bo jest często, bo jesteśmy emocjonalni, jesteśmy wrażliwi, jesteśmy też, uwaga, narażeni na to zwodzenie. Tak jak w tym raju pierwotnym Adam i Ewa byli narażeni na to zwodzenie i oni dali się zwieść, posłuchali głosu innego niż Boga, tak my, dlaczego ten fragment dzisiaj? Właśnie dlatego, Joluś, dlatego, dziewczyny, dlatego, ponieważ ta sytuacja metaforycznie, możemy ją przyjąć, że odbywa się u nas, w naszym życiu każdego dnia. Każdego dnia jesteśmy zwodzeni, każdego dnia jakieś głos podpowiada nam, że jesteśmy beznadziejni, że do niczego się nie nadajemy, że w ogóle Bóg nas stworzył i porzucił, jeśli już nas stworzył, to porzucił, że w ogóle nie mamy, wiecie, dlaczego jest takie mocne podcinanie wiary w siebie? Dlaczego? Ponieważ od wiary w siebie i od wiary w ogóle, że cokolwiek, wiecie, w swój potencjał, nawzajem, w ogóle w możliwości na tym świecie, w to, że życie może być radością. Dlaczego jesteśmy w tym podcinani? Ponieważ od tego bardzo dużo zależy. Ponieważ od tego bardzo dużo zależy. To jest podcięcie nam źródła. I jeśli sobie z tego zdamy sprawę, to następnym razem, być może, a nawet raczej na pewno, nie damy się zwieść tak łatwo. Następnym razem nie damy się zwieść tak łatwo. Niech 365 dni budowania siebie, mam nadzieję, że dostrzegacie nowiutką, świeżutką nakładkę. Przecudna, dziękuję, Agnieszka, Tobie za pomoc w stworzeniu, za stworzenie jej w ogóle. Niech ta świadomość nam następnym razem, kiedy poczujemy, że coś nam podcina skrzydła, jakiś głos podcina nam skrzydła i mówi nam, wstając rano, że nie zrobisz tego dzisiaj,
bo pada deszcz, albo nie zrobisz tego dzisiaj, bo kim ty jesteś, żebyś to mogła zrobić, albo nie zrobisz tego dzisiaj, bo się nie nadajesz, krótko mówiąc, to niech ta sytuacja, ta metafora, nie wiem, to ten obraz tego Adama i Ewy w raju, niech nam pomagają w tym, w podjęciu innej decyzji, w podjęciu decyzji, podjęciu decyzji wskutek słuchania głosów pochodzących z góry, a nie z dołu. Bo głosy budujące, głosy z góry nigdy nie są sabotujące. Jeśli mamy w sobie sabotujący głos, to nie może on pochodzić z góry. I słuchajcie, tyle. To było dla mnie ostatnio objawieniem i tym się z Wami podzieliłam. Wybaczcie, że tak nieumiejętnie, ale to jeszcze we mnie pracuje. Natomiast już nie mogłam się po prostu doczekać, kiedy o tym porozmawiamy, kiedy się tym podzielę i może sprowokuję jakieś komentarze, może sprowokuję jakieś rozmowy na ten temat, może jakieś przemyślenia. Jeśli nie jesteście gotowi na komentarze, to może jakieś przemyślenia, jakieś zasiane, właśnie niech to zasiane ziarnko pracuje i daję Wam własne refleksje, bo może moje nie jesteście z nimi zgodne, nie popieracie tego, może się właśnie twierdzicie, że to jakieś brednie, ale zawsze i tak to zasiane ziarenko, najważniejsze, że sprowokuje jakieś przemyślenia. Więc to jest, mam nadzieję, że okej. Okay. Dziękuję, że jesteście cudowności, dobrego całego tygodnia. Dzisiaj poniedziałek, więc widzimy się jeszcze do piątku o godzinie 9, jeśli nic nie stanie, jeśli nic się tutaj nie wydarzy. Cudowności, dziękuję, że jesteście i jeśli czujecie, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Może macie inne przemyślenia niż ja. Wzbogacajmy się nawzajem właśnie wymianą zdań. A fragment pochodził pod osłoną John Bevere, już o niej było. I właściwie ostatnie zdanie, które tutaj jest w tym krótkim akapicie. Ich brak pokory względem autorytetu Boga ograbił ludzkość ze słodkiej wolności i osłony, która niegdyś była im zapewniona. No tu bym znowu mogła się rozwinąć, ale już przesadzę. Więc do następnego razu. Dobrego dnia.